Franciszek nawołuje nas do kształtowania w sobie postawy powierzenia, zapowiada jej oddanie świata, powierzenie 13 października. Mamy polską tradycję, chcemy ją kontynuować. Niech tą wolę trwania przy Marii z Marią wyprasza nam Króla Polski. O Twoją obronę. Uciekam się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gadzić potrzebam naszych, ale ostrzegaj złych przygód. Racz nie zawsze wymawiać. Panno, Panna i Błogosławiona, o Pani nasza, Pojędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jasnogórska Matko Kościoła, módl się za nami. Ksiądz biskup, wybaczę, że wspomnę dzisiaj spotkanie z młodym małżeństwem. Odpowiadam z uśmiechem, że solidarni jesteśmy dzisiaj z ojcem profesorem poprzez nawet brak siły głosu. I dlatego niezależnie od tego, jak to na zewnątrz widać, również poprzez korony, które tutaj, jak przypomniał nam ojciec profesor, są nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim przyjawem i znakiem serca ofiarodawcy. Tak samo patrzymy na dar wiary. Wiara nasza nie jest ozdobą, ale dotyka naszych serc i umysłów. I dlatego na jej pomnożenie serca błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.